Witamy Państwa w przeglądzie prasy. Gazetę Krakowską przeglądamy z Piotrkiem Kopą z tarnowskiego oddziału. I znowu opowiemy o kilku tylko stronach, na których będziecie Państwo mogli przeczytać kilka ciekawych tematów. A zaczniemy od... Zaczniemy od ziemi bocheńskiej. Tam wielki niepokój, bo zespół szkół z Brzeźnicy, bodaj tak się ta miejscowość nazywa, miał według plotki Stugębnej zostać zamknięty. Wszystko spowodowane to tym, iż właściciele, prawowici majątku, w którym mieści się ta szkoła, to jest taki dworek, toczą batalię sądową o jego odzyskanie. Trudno się ludziom dziwić, to była ich własność, więc chcą odzyskać. Natomiast blady strach padł na uczniów, rodziców, nauczycieli, no bo co począć z rzeszą osób 350 bodaj, bo to uczniów około 300, a 40 nauczycieli, a jeszcze obsługa i tak dalej. I sprawa odnosi się do września dopiero, tak? Tak, to patrzymy oczywiście na wrzesień i gdy uczniowie wrócą do szkoły, to jest trochę podobny kasus jak z Głubicki, tutaj ten bliżej Tarnowa, właśnie, gdzie tak też, się też mi tam chodzi o inną rodzinę, bo to rodzina Włodków próbuje odzyskać. Nam udało się skontaktować z przedstawicielami tej rodziny. Usłyszeliśmy bardzo jasne i czytelne deklaracje co do przyszłości tej szkoły. Rozwiewamy zatem wszystkie niejasności. Szczegóły oczywiście w Gazecie Krakowskiej. Czyli nie słuchać plotek, tylko czytać Gazetę Krakowską. Tak jest. O czym jeszcze powiemy? Napiszecie raczej. Napiszemy między innymi o tym, o sukcesie, tak można to nazwać, śledczych z Tarnowa, którzy rozbili bardzo poważną szajkę osób zajmujących się wyłudzaniem kredytów. Głównie były to kredyty hipoteczne, ale nie tylko. Najwyższy z tych kredytów został udzielony przez jeden z banków na astronomiczną dla większości z nas kwotę 700 tysięcy złotych. No, gdyby ci ludzie, którzy ubiegali się o te kredyty, pokazali swoje prawdziwe wynagrodzenia, swoje prawdziwe dochody, no to nie mieliby szans nawet na jakąś chwilówkę, podejrzewam, bo z reguły były to osoby albo bezrobotne, albo utrzymujące się przez tam utrzymywane przez współmałżonka. To szajka chyba dobrze zorganizowana. Dobrze zorganizowana, podrabiane fenomenalnie dokumenty, na podstawie których tych kredytów udzielano. No, mówiąc kolokwialnie, sprawa się rypła, znajdzie swój sądowy finał. Póki co kilka osób już usłyszało zarzuty, no ale jest to sprawa rozwojowa, jak zapewnia tarnowska prokuratura i już niebawem dowiemy się pewnie o jej dalszym ciągu. Będziemy zatem czekać. I jeszcze jedna sprawa, o której opowiemy. Tak, jeszcze jeden tekst chciałbym szczególnie polecić. To nie jedyny ciekawy tekst w gazecie, bo oprócz tego oczywiście dużo sportu, relacja z początku wyprawy kajakiem do Szczecina. Dzisiaj pewien dżentelmen z Wrocławia wyruszył spod Tarnowa. Natomiast nas zaciekawiła informacja, jaka dotarła do nas za pośrednictwem czytelników ze Skrzeszowa. Rozdzwoniły się telefony, ludzie nieco spanikowani mówili, że jakiś super nowoczesny fotoradar został ustawiony w Skrzeszowie, łapie kierowców, mandaty się sypią, wszyscy załamani. No postanowiliśmy sprawdzić, co to za super nowoczesny fotoradar. Okazało się, że jest to nowoczesne rzeczywiście urządzenie, ale nie żaden fotoradar, tylko taki, ja bym to nazwał, miernik prędkości z wyświetlaczem. I na tym wyświetlaczu pokazywana jest, gdy kierowca przejedzie, po pierwsze, jaką jechał prędkością, o ile przekroczył dopuszczalną, ile by za to dostał punktów karnych i ile by wynosił mandat. Czyli to jest takie wydybanie? To jest tylko grybanie, bo to jest taka maszyna, która ma pokazać kierowcom, ale nie egzekwuje, dokładnie. To ma tylko przeciwdziałać temu, żeby ludzie nie naciskali za mocno na pedał gazu. Natomiast będzie ciąg dalszy tej sprawy. Możliwy też jest fotoradar w tym miejscu. Możliwe są też kolejne urządzenia na innych drogach gminy Skrzyszów. O tym wszystkim już w jutrzejszej gazecie. A czy możemy tylko powiedzieć, gdzie to urządzenie jest umieszczone, w którym miejscu? To urządzenie na pewno w Skrzyszowie, na pewno na drodze zaraz za granicami Tarnowa. Według statystyk policyjnych, może dodam na koniec, droga ta Tarnów-Skrzyszów to jest najbardziej obciążona, czyli najczęściej używana droga powiatowa w całym powiecie tarnowskim. Tak więc no, tych kierowców potencjalnie zainteresowanych było kilka tysięcy, jest kilka tysięcy dziennie. To w takim razie dziękujemy za te relacje. Dziękuję. My odsyłamy Państwa do jutrzejszej Gazety Krakowskiej i do zobaczenia jutro.